Jak to mówią, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Być może ten program, który dopiero co się tak prawdę mówiąc zaczął, Bezpieczny Kredyt, no już niebawem się skończył, więc podsumujmy to, co się wydarzyło w tym ostatnim półroczu, no i zobaczmy, jaka jest nadzieja na to, że ten kredyt w tej formie będzie nadal występował, więc zapraszam na ten odcinek. No właśnie, ten czas naprawdę bardzo szybko leci. Bo dopiero co praktycznie rok temu dowiedzieliśmy się, że taki program ma być. On mniej więcej w okolicy maja chyba tak się oficjalnie jakoś określił, bo wiadomo, było przynajmniej bliżej wiadomo, jakie to będą zasady, no ale tak już od lipca to ruszyło naprawdę na poważnie. Ja pamiętam, gdy wakacje się rozpoczynały, ja nagrałem taki odcinek tutaj na temat bezpiecznego kredytu, że prognozowałem, że warto nabyć te nieruchomości szybciej, bo po pierwsze się skończą, szczególnie deweloperskie te fajne, no a po drugie mogą być one troszkę droższe. No i niestety jedno i drugie się sprawdziło, choć przyznam szczerze, że skala zainteresowania tym kredytem nawet mnie przerosła. Myślałem, że ilość osób wykluczonych z tego kredytu jest na tyle silna, że nie będzie aż tak dużej popularności i nie będzie to realne, żeby aż tak dużej ilości osób mogło z tego skorzystać. No ale mamy efekt taki, jaki mamy. Końcówka roku, przełom roku, no i co? No i mamy już takie informacje, że budżet na 2023 rok on był praktycznie nielimitowany. Natomiast no, tak dużo jest tych wniosków, że różnie z nimi może być. Jesteśmy po wyborach, umówmy się, jesteśmy po wyborach. Wiemy doskonale, wszyscy wiedzą, że ten program był typowo wyborczy. Ci, którzy z niego skorzystali w pierwszej fali, myślę, że naprawdę skorzystali. Otwarcie to powiem, że skorzystali. Ci, którzy teraz chcą na ten program wejść, to zależy z jakiego tytułu chcą do tego programu dołączyć, czy z tytułu tylko dlatego, że na inny program, na ten klasyczny, komercyjny kredyt po prostu nie mają zdolności, czy są bardzo zachwyceni po prostu tą dopłatą, bo to już trzeba naprawdę różnie przeanalizować. No podsumowując to finansowo, myślę, że finansowo, jeśli ktoś by dzisiaj dopiero przystępował w dużym mieście do nabycia nieruchomości z tytułu właśnie tego programu i z tych najbardziej popularnych nieruchomości, no to wychodzi chyba na zero, bo wzrosty wartości cen w tym roku, no to tutaj są miasta, które mają po 25%, choć jeszcze nie mamy oficjalnych całkowicie danych, bo one dopiero napłyną pewnie w przyszłym roku, no ale takie branżowe nasze informacje są takie, że to już nawet są miejsca, gdzie wzrosty były między 25 a 30% nawet, także ta suma dopłat, która tutaj była mniej więcej przewidywana, chyba aż tak już wysoka nawet nie jest, więc te osoby, które tutaj w końcówce dopiero z tego kredytu skorzystały, to myślę, że finansowo dużo na tym nie wyszły. Natomiast no, wyszły na tym na tyle dobrze, że przynajmniej się załapały na możliwość wzięcia udziału w kredycie, bo w klasycznym tutaj rozrachunku, przy klasycznej analizie kredytowej pewnie by się mogły nie załapać, no bo mamy takie, a nie inne stopy procentowe. No i teraz właśnie, co to będzie dalej? No dalej będzie coś takiego, że najprawdopodobniej, nie wiem, w ciągu tygodnia obstawiam stycznia, no budżet może się wykończyć po prostu na cały 2024 rok, więc to nie jest tak, że to z Sylwestrem się całkowicie skończy. Natomiast nie wiem, w jakiej kolejności będą te procedury się odbywały, bo nie jestem bankierem, nie wiem, jak banki do tego podchodzą, więc może się okazać, że ci, którzy jeszcze tam w terminie, jakimś 6 stycznia, nie wiem nawet kiedy tam Trzech Króli, jakie to dni tygodnia będą, no ale w tych ostatnich terminach, według tych prognoz, jeśli się złożą wniosek, to nie wiadomo, czy to będzie rozpatrzone. No natomiast jeśli te ilości wniosków, o których teraz mówimy, będą nadal napływały, no to może się też okazać, że na początku 2024 roku, to już nawet i budżet z 2025 być może będzie przerzucany. No i tych pieniędzy wtedy może znowu braknąć, może się zrobić tak zwany efekt domina, no bo już kolejne lata w tym programie są wyraźnie policzone. Pamiętajmy, że ceny nieruchomości poszły w górę, więc nawet jeśli jakaś tam była analiza, że jest dany budżet na dany rok, to może ktoś to podzielił przez jakąś średnią i obliczył, że statystycznie wystarczy na wsparcie dla danej ilości mieszkań. Jeśli te nieruchomości podrożały, no to załóżmy, że podrożały o 20%, no to już 20% mieszkań mniej będzie sponsorowanych z tego tytułu, więc to też może być kolejny kłopot. Czy ten program będzie jakoś dotowany tak, żeby nadal w takiej skali mogły osoby z niego korzystać? Nie wydaje mi się. Otwarcie powiem, nie wydaje mi się, ponieważ to był program partii, która która już nie rządzi. Nowa partia, myślę, że nie będzie chciała kontynuować czegoś, co zrobiła poprzednia, ponieważ tutaj widzę, że to jest naprawdę grubą linią wszystko odcinane. Natomiast też
jednym z poprzednich programów wspominałem o tym, że praktycznie każda z partii, która teraz no, jest rządząca, miała w programie różnego rodzaju dotacje. No i teraz przez to, że jesteśmy w takiej sytuacji rynkowej, to też niestety to może być kłopot, bo główna partia teraz rządząca, Platforma Obywatelska, no ma taką sytuację, że mówiła o tym kredycie 0%. Oczywiście szczegółów dokładnie tam nikt nie zna, natomiast to też było sugerowane, że mają być dotowane nieruchomości na rynku pierwotnym. I do tego momentu to nie jest źle, bo uważam, że no rynek pierwotny jest chyba momentami fajniejszy w niektórych przypadkach, choć to nie jest sprawiedliwe, bo to też jest jakaś segregacja nieruchomości. Tak jak segregowani są kredytobiorcy, tak, że ty możesz, a ty nie możesz. A dlaczego nie możesz? Bo miałaś przeszłość złą, bo kiedyś pracowałaś za dużo, już kupiłaś mieszkanie, więc nie możesz. A ci, którzy mieli inną przeszłość, to mogą. I to samo z nieruchomościami. Nie uważam, żeby nieruchomości na rynku wtórnym były gorsze od rynku pierwotnego, bo są osoby, które mogą sobie nie chcieć poradzić z wykończeniem nieruchomości, tak? W Polsce te nieruchomości są w standard deweloperski, jest oddawany taki, jaki jest i ja jak najbardziej rozumiem, że są osoby, które mogą po prostu nie mieć na to czasu, wychowują dzieci, ciężko pracują i tak dalej, właśnie chociażby po to, żeby tę ratę spłacić, więc tu nie powinien być wykluczany ten rynek wtórny, natomiast no mam świadomość, że może przy rynku wtórnym jakieś spekulacje mogłyby być większe, czy coś w tym stylu. No ale wróćmy do tego kredytu zero. Gdyby on miał być w takiej formie mniej więcej z kampanii wyborczej, że tam głównie będą premiowane nieruchomości na rynku pierwotnym, no to niestety mamy Houston kłopot. I to niezły kłopot, ponieważ tych nieruchomości już nie ma. Po prostu ich praktycznie nie ma. Tam jakiś 2025 rok powoli już wchodzi w grę, gdy tutaj rozmawiam czasami z deweloperami i patrzę, na czym to polega, więc może się okazać, że będzie owszem może jakiś program, no ale taki, z którego nikt nie będzie w stanie praktycznie skorzystać i może to wyglądać ciężko, więc na podstawie tych informacji, które mamy teraz, no to jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to nie wiem, czy coś sensownego będzie, natomiast pamiętajmy, żeby tutaj nie wyszła jakaś hipokryzja, jakieś dziwne wykluczanie, bo pierwsze co jeszcze tutaj do świąt, mają być różne klepnięte ustawy i pomoc w formie tych wakacji kredytowych, tak? Czyli kwoty z budżetu państwa, pieniądze z budżetu państwa mają iść na wsparcie tych, którzy już wzięli kredyt, ale z jakiegoś powodu, znaczy wiemy wszyscy z jakiego powodu, no mają kłopoty, żeby terminowo go spłacać. Czyli trzeba dotować tych, którzy już wzięli kredyt. No i teraz trzeba na logikę budżetu państwa i ekonomistów pójść, czy w takim razie jest sens kolejnych dotować, którzy jeszcze nie wzięli kredytu, dotować już na samym etapie wzięcia kredytu, czy to znowu nie będzie lawina, że nie będą musiały kolejne osoby za 5 lat, za 4 lata znowu brać wakacji kredytowych, bo ktoś tam wypadnie z tego, z tego programu, bo on jest dość rygorystyczny i tak dalej, więc tu może się okazać, że naprawdę będzie efekt domina i że coś, co nam się wydaje takie logiczne, ale gdy pójdziemy o dwa kroki dalej, dwa kroki naprzód, no to już nie będzie takie kolorowe, więc wracając tak do meritum tutaj tego podsumowania, myślę, że jakieś wsparcie będzie, natomiast zakładam, tutaj przysięgam, nie znam się na polityce i jeśli coś będzie wynikało tylko i wyłącznie od polityków, natomiast z tego, co po prostu obserwuję, jaka jest atmosfera w nowym rządzie, w ogóle w nowym Sejmie, no to myślę, że to nie będzie szybka decyzja. Że coś może będzie, ale nie wydaje mi się, aby to było na zimę, aby to było może na wczesną wiosnę, nie wydaje mi się. Bardziej mi intuicja mówi, że to będzie maj, natomiast intuicja i polityka nie idą w parze, więc potraktujmy to jako naprawdę luźny monolog, jakby było przy chipsach po prostu prowadzony. Ale tak mi się wydaje, że jest tyle ważniejszych chyba na tym etapie rzeczy, które no powodują, że tutaj może nie być pomysłu, jak to zrealizować, jeśli byłaby ambicja, żeby nowy program, bo to tylko i wyłącznie podkreślam, będzie decyzja polityczna, coś wniósł. Plusem będzie to, że jeśli to by było troszkę opóźnione, to może nie będzie tak wariował już wzrost cen, bo nie będzie takiej wariackiej popularności na te nieruchomości, więc może deweloperzy zamiast sprzedawać będą mogli znowu budować, żyjąc nadzieją, że jakiś program w przyszłości będzie, więc to, co nabudują albo zaczną w ogóle budować, będzie miało bardzo szybką, tutaj realną możliwą sprzedaż, więc tym bym się kierował i dla nas konsumentów, a praktycznie dla was, drodzy widzowie, którzy chcecie skorzystać z tego kredytu, być może ten oddech, ta przerwa
kilkumiesięczna byłaby naprawdę sensowna i z korzyścią po prostu dla większego komfortu wyboru nieruchomości, bo widzę, co się dzieje teraz. Nadal na początku grudnia widzę, jak osoby są nieprzygotowane do podjęcia decyzji, do nabycia nieruchomości. Mają nadal ogromne oczekiwania, co jest też dla mnie zrozumiałe, bo biorą kredyt mentalnie prawie na całe życie. Więc chcą, żeby ta nieruchomość była już idealna. Mają oczekiwania co do kierunków świata, mają oczekiwania co do odległości od metra. Oczywiście co do ceny i co do wielkości okien, ale tych nieruchomości w takim budżecie po prostu nie ma. I tutaj się robi problem, bo często takie osoby muszą przemyśleć to dłużej albo jeszcze bardziej szukać, wierzą, że coś, że jednak dzięki swojej ciężkiej pracy coś znajdą, no ale po 2 tygodniach przychodzą i wracają, że jednak daną nieruchomość by wzięli, a tej nieruchomości już nie ma, mimo że to jest 2024 rok. I ja naprawdę nie zazdroszczę tego, co się dzieje w głowie u osób, które nie były przygotowane mentalnie do wyboru nieruchomości, do podjęcia decyzji zakupowej tak szybko, no ale tak po prostu jest. Można było oczywiście, teraz każdy jest mądry po szkodzie, ale można było w maju się do tego przygotować i sporo specjalistów mówiło, żeby wtedy już zacząć przynajmniej oglądać. Nawet jeśli nie brać kredytu, to oglądać. Bo mamy świadomość, że doświadczenie, obejrzenie kilku mieszkań, nawet na etapie katalogu, gdy one są od dewelopera, już daje jakąś tam troszeczkę przynajmniej pewności siebie i możliwość podjęcia szybszej decyzji, bo decyzja zakupowa powinna być szybka. Tylko do tej decyzji każdy na innym etapie tutaj dorasta. Natomiast te osoby, które jeszcze są w grze, które już naprawdę dużo obejrzały i tutaj brakuje kropki na D, no to myślę, że to jest ten moment, naprawdę, że to jest ten dzwonek, bo tutaj te banki już coraz bardziej tutaj głośno krzyczą, że za chwilkę być może przestaną przyjmować te wnioski. Pamiętajmy, że Wigilia jest w niedzielę, więc praktycznie do piątku przed Wigilią tak na dobrą sprawę będą te wszystkie instytucje bankowe pracowały, bo w przerwie świątecznej tam mogą być też urlopy, tam nie ma przymusu, żeby pracować, to wszystko zależy od intencji, ale pamiętajmy, że tam jest prawo pracy. Jak ktoś czekał na ten urlop, to ten urlop mu się po prostu należy i być może 3 panie zamiast 6 będą obsługiwały tych nas, interesantów, kredytobiorców, no ale to wiadomo, skuteczność tej obsługi i tempo będzie troszkę wolniejsze, więc te osoby, które już są w gazie, myślę, że powinny to wykorzystać, ten czas i te nerwy, które już do tej pory były zrobione, natomiast ci, którzy czekają, no to wydaje mi się, że w szybkiej kolejności niczego nie będzie, ale pamiętajmy, tu jest polityka, tutaj się cuda dzieją z dnia na dzień, więc może się okazać, że jakaś informacja będzie pozytywna, natomiast rynek nieruchomości z mojego punktu widzenia nie chciałby już takiego dodruku pieniędzy, bo gotówkowi klienci bardzo na tym stracili. Ci, którzy mają własne środki, ci, którzy chcieli z normalnego kredytu skorzystać, też na tym stracili. Natomiast to później może się czkawką odbić. Oby się nie odbiło, tego nigdy nikomu nie życzę i także sobie, będąc w tym zawodzie, nie życzę, ale dodruk pieniędzy nigdy nie służy na dłuższą metę ekonomii. No a póki co, trzymam oczywiście kciuki za udane decyzje kredytowe. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka.